Dzień dobry, z tej strony Pixela, to jest ostatni, mam taką nadzieję, odcinek z Sonic Forces. Więc zaczniemy Classic Soniciem. W Iron Fortress. Jeden z najbardziej hejtowanych... poziomów, bo ma sekcję autoscrolla. Bo przecież w Soniku nigdy nie było autoscrolla, patrz, Sonic 8-bitowy. No. Ale ogólnie nagrywam to po ostatnim odcinku, więc mam nadzieję, że nie będę lamił w nim jak... w tym odcinku nie będę lamił aż tak bardzo jak co zrobiłem w tamtym. I myk. Ach, kurde. Dajesz Classic Sonic. No, dajesz. Dałeś radę. Okej, okay, no i sekcja autoscrolla. Która jest cool, I guess. Jest spoko. Nie wiem sobie, co w niej tutaj mówić, po prostu to, że kręcimy się na tych... po tych kółkach jak z... Gdzie to było? Jak w Scrap Brain Zone. Jak w Scrap Brain Zone było. Były te kółka. Chciałem przez chwilę powiedzieć Metropolis, ale Metropolis to były koła zębaty, po których się po prostu musiało nie spaść. Myk. Fajna zabawa. Okej, okay, ale najbardziej mi wkurzają tutaj te rakiety, aniżeli sekcja autoscrollowa, jeśli mam być szczery. Te rakiety są cholerne. I gdyby Classic Sonic był taki szybki cały czas, to by gra była niegrywalna. Pyk. Goddammit. Ale spokojnie, mi się uda. Mi się to uda. Na razie nie muszę restartować, więc jest ok. Jedyne co muszę robić, to nie zginę. Co jest dla mnie dużym wyzwaniem. Ale styl. Jednak wolałbym się postarać nigdy. O! Już przyszedłem, fajnie! Szybko poszła! Ale ogólnie teraz to szybko pójdzie, bo jedno co mamy do zrobienia to 3 poziomy i tyle. Więc zakończono misję. Zakończono etap 28. I tyle. Z rangą S. Ale nie zauważyłem tego, że mam rangę S. Okej, dobra. I teraz jakaś cutscenka czy coś? Nie, ale mamy kolejny poziom Tag Team, czyli Final Judgment. W ogóle teraz zauważyłem, że tutaj w tym obszarze nie mieliśmy prawie wcale tych krótkofalówkowych cutscenek. Tu chcę mieć... chociaż... Nie, dobra, weźmiemy to na wszelki wypadek. Dobra, Final Judgment. Przedostatni poziom. Który jest takim trochę autoscrollem, trochę przypomina on... trochę on przypomina... jak się ten poziom nazywał? Terminal Velocity w Colors. To jest do tego właśnie poziom bardzo podobny. Terminal Velocity, I guess, było fajne. I muzyka to jest, jakby. Dobra, więc teraz to myk. I teraz mamy małą taką sekcję w środku. I szybko to rozwalimy. I tyle. Nie, to tylko ja po prostu tak umiem.
No i double boost! Okej. I my jak zrobimy wam kręciołka, żebyście mogli się pożegać. Nice! No i ukończyliśmy. I teraz... No... Serio nie A, a nie S? God damn it. No... Ej no, teraz się czuję obrażony po prostu. Ale wiecie co to znaczy, teraz walka z finałowym bossem! Versus The Egg Roboter. Let's do it! Ojeny. I tu wezmę jednego Wispona, który się nadaje tutaj. Który się nadaje w ogóle na całą grę tutaj, czyli... czyli Cube. To jest jedyny moment, kiedy ten Wispon się przydaje. We did it! Eggman's army is officially butt-kicked! We won! Come on, now what? Can we ever just win and have that be the end of it? Look! Gotcha! The fortress reactor was just a decoy! A true winner always keeps his trump card hidden until the end. Sonic, what's going on? There aren't less enemies, there's more! What? How can there be so many? Confirmed sightings indicate Shadow, Metal Sonic, Zabok, Chaos, Infinite. Thousands of them. What have you done? I merely incorporated the Phantom Ruby into this Death Egg robot. But that means the Phantom Ruby no longer has a vulnerable energy supply. It's an invulnerable ruby? A good deduction, Tails. This Death Egg robot has... No, I have surpassed Infinite to become the complete and ultimate form. You will be crushed by this Death Egg robot powered by the Phantom Ruby. And in the end, everything will still be just as I planned! Your plan will end like all your plans do, with you sitting in a pile of busted robot parts wondering how you failed so badly! Let's get him. Swendrum, to ostatnia linia, jaką... Jason. Sonic powiedział bardzo, bardzo mi się nie podoba, bo Roger to mówił tak, jakby już był tak na takim tchu ostatnim. Jakby już po prostu zaraz miał umrzeć po powiedzeniu tego. I to mi się nie podobało, jak on to powiedział. No. Ale ogólnie, co mi się bardzo podoba w tym boss fight'cie, że on nie jest takim do końca rip-offem tego, co było w Colors i Lost World finałowego bossa, że po prostu wszystkie postacie, jakie były w Forces są tutaj jakoś... Goddammit. Że są tutaj wykorzystane w finałowej walce. Czyli no, gramy Classic Soniciem, gramy Modern Soniciem i gramy... God... Nie no, ja nie mogę po prostu, no. Że gramy Classic Soniciem, gramy Avatarem i gramy Modern Soniciem. I to jest według mnie bardzo fajnie zrobione. Nie, ale... Czy ja mogę mieć spokojny finał? To jest po prostu... Powtarza się to, co Sonic wie na kod, że w ostatnich poziomach po prostu już miałem Llama Mod Activated. W ogóle glitche niektóre są z tymi. No! Pixel! Bo ja sobie z tą inaczej pogadam. Jesteś lamą w ostatnich dwóch odcinkach. Więc zmień to. Now. Bo mam problem właśnie z tymi kulami, bo nigdy nie mogę ogarnąć ich odległości tak dokładnie tutaj w tej sekcji. No ta sekcja jest według mnie taką najgorszą. No ja już powinien mieć...
to skończone. No kurde no. Ser. No teraz mnie po prostu zabije i tyle będzie. Dobra, pixel, teraz kurde. No, i to ja rozumiem, a nie jakieś lamienie. No i teraz nasz buddy. Z kostką. Jezu, jakie nie... No serio, wstyd mi za to, że tak lamię. W tych ostatnich było odcinki. Chyba niby to najlepiej byłby Asteroid, ale... Jak niezbyt byłby najlepszy. Jak według mnie. W ogóle bardziej teraz użył jakiegoś... No. Właśnie dlatego jest dobry tutaj Cube, bo Cube ma taki atak. No spin atak ma taki jakby i... No to jest dosyć dobre. Już tak bardzo go nie od. Off! To, że go tak bardzo po prostu nie... Nie odbije atak. Mam nadzieję tylko, że nie spadnę. A. Udało się. No to pokonaliśmy, dziękuję bardzo, napisy końcowe. Nie ma nic tak łatwo. Nie wyłączyłem wibracji kontrolera. Teraz dopiero jest taki trochę rip-off z Colors, ale według mnie ten boss jest dosyć trudniejszy niż ten z Colors właśnie. Dobra, i teraz no to trochę jest jak Colors, musimy do niego po prostu dojść i... każdym z naszych bohaterów go załatwić, czyli no Classic Soniciem, Modern Soniciem i no awatarem. Co jest dosyć przyjemne według mnie, ale trochę zajmuje. I bardzo mi się podoba uwzględnienie tego, że jako jest ten Triple Team. Ogólnie to jest fajne. It's cool. Jeszcze niektórzy nawet zhakowali ten team, że mogą go używać w normalnych poziomach. Ale zbytnio on tak dobrze nie działa, jakby można było chcieć, bo dużo... bardzo grę glitchuje. Często crashuje przez to, bo ten team... Niby to jest po prostu... po prostu tak team, ale i tak wiele rzeczy ma zablokowanych. Teraz oby nie zginąć. To mnie najbardziej teraz interesuje. O, okej. No nie. Okej, no dajesz. No, kurde, ale mam stresa po prostu. Bo już po prostu ten boss mi za długo zajmuje. Buddy, ty go wcale nie trysnąć, dobra. Triple boost! I to tak się kończy właśnie boss. Znaczy to bardzo przypomina tego, co było w Colors, ale still. Tak się kończy bossa. To jest według mnie bardziej klimatyczne niż to, co było w Colors i Lost World. Lost World tym bardziej, bo w Lost World to nie było żadnego klimatu. Ale jest nadal, bo nie zginąłem. Więc fajnie.
first try. Z rangą S. No i teraz was zostawiam z końcową castingą. Tails, I'm sure we'll run into him again. All right, guys, it's time we cleaned up the mess that Eggman left this world in. And I'm not talking about those illusions he dreamed up for us. We need to fix the real world we all live in. True that. Come on, let's go! Yeah! Więc to, moi drodzy, było Sonic Forces. Po tylu miesiącach czekania od pokazania go, po no ogólnie no od dowiedzenia się o Sonic Forces, po tych miesiącach spekulacji, później po czekaniu aż na mój let's play cały, sądzę, że warto było. Zdecydowanie to była przygoda, której nigdy nie zapomnę, że no Sonic Forces i Sonic Mania było takim przełomem, kiedy trochę bardziej zacząłem się trochę więcej robić z tego Sonika, może no wiecie, analizować coś tam, różne takie inne rzeczy robić. I sądzę, że się opłaciło. Zdecydowanie, no. Więc dużo ludzi przez to przybyło, co ja tam robiłem. I to jest zdecydowanie zamknięcie jakiegoś takiego etapu, który mam nadzieję, że tylko znaczy, że to, co będę robił, będzie jeszcze lepsze po tym wszystkim. Oczywiście teraz, jak to nagrywam, jeszcze jest przed Sonic Mania Plus i to też będziemy robić. Wtedy kompletnie następny etap się zacznie. Nowe gry z Soniciem, które nie będą Team Sonic Racing, ani nie będą też jakimś mobilnym. No, zdecydowanie czekam na następną grę. Mam nadzieję, że wam się to podobało, jak to tutaj przedstawiałem. Jeszcze nam został epizod Shadow, więc to nie jest tak do końca koniec, ale still. Jest tu... No. nie wiem, co powiedzieć tak naprawdę. Cieszę się, że to już koniec, ale z drugiej strony, że jestem smutny tego wszystkiego. Tak, I guess, jak szybko przychodzi, tak szybko odchodzi coś. Więc została nam tylko jedna ostatnia kasinka pożegnania awatara z Sonikiem, a więc nie będę tego bardziej komentował, więc osobiście ja po prostu się pożegnam, a więc dzięki wam za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Na razie i cześć! Pa, pa!
Finally, an end to this endless battle. Everyone can go back home and relax. There's no need for the resistance. Hold on. There's still a lot we need to do. We're just getting started. Huh? What, you're leaving us? There are others who need your help. But okay, I'm not gonna stop you. Man, the first time I saw you stumbling around, I had no idea you could pull this thing together and see it to the end. I've changed my mind about you.
I knew you'd come through, rookie. Mm-hmm. Well, I guess you're not a rookie anymore. You did good out there. It's not like you just waited till the last minute to come in and act all cool, saving the day. Our battle is done, and our resistance has come to a conclusion. But we'll be friends forever. A single person cannot restore the entire world. We have to work together and make a diligent effort. Yeah. Hey, you're taking off too? I was thinking the same thing. You gonna keep moving forward? No matter what, yeah? You and I aren't so different. See you later, buddy. Control!